Siemanko, witam. Tak jak widzicie, silnik został wyjęty z ładowarki. Dzisiaj go wyjąłem, zobaczcie jak on wygląda, usmarowany cały. Tutaj chemią trochę, bo to go potraktowałem. Tam z hyperina coś jest, tutaj dimer. Pomieszałem, żeby to jakoś ścięło. I żeby ten, żeby do jutra to wszystko coś tam już będzie schodzić jutro. Jutro to umyję. Już mam tu myjkę rozciągniętą. Turbina do regeneracji. Nie wiem, czy słyszycie. Na pewno słychać. Ogólnie będzie tu remont generalny przy tym silniku. Na pewno pójdzie nowa pompa wody. Pójdzie nowy wał. Pójdą nowe zestawy. Tuleje i tłoki z pierścieniami. Pójdą na pewno do regeneracji, do sprawdzenia wtryskiwacze i pompa pójdzie też do sprawdzenia. Pompa paliwowa. Ogólnie będzie uszczelniony cały. Zobaczę, czy działa ta świeca żarowa. Nie wiem, to żarowa czy płomieniowa. Myli mi się to zawsze. Turbina, tak jak mówiłem, pójdzie z, trzeba będzie sprawdzić alternator, bo chyba nie ma ładowania. Odkręcę pokrywę zaworów jutro i zobaczę ogólnie, jak tam to wszystko wygląda. Ściągam głowicę. Głowicę wiozę do sprawdzenia, do planowania. Od razu. Tylko też ją muszę ładnie umyć. Gniazda zaworowe. Wszystko trzeba tu porobić elegancko. Tak widzicie, sprzęgło te hydrokinetyczne, czy jak ono tam się nazywa. Idę wam pokażę jeszcze ładowarkę. Tak jak widzicie, to taki patent przy kejsie. Żeby to podnieść. Ale silnik wyciągałem dołem. Zaraz wam idę pokażę, jak to wszystko wygląda, bo tu już się ściemnia. Byłem dzisiaj umył, ale nie wiem, gdzie się podziały szybko złączki do przewodu, do wody. Nie wiem, gdzie. Jutro i tak rano pojadę, to sobie kupię. Co ja tu miałem jeszcze wam powiedzieć na ten temat? No nie wiem, nie wiem. Dobra, idę tam do ładowarki, to wam wszystko pokażę. Dobra, nie wiem, czy coś będzie widać. Ogólnie zobaczcie. Dzisiaj jeździłem po drzewo tą ładowarką. No i co się okazało? Silnik zgasł i już nie odpalił. Tutaj trochę bałaganu jest. Tym podtrzymywałem silnik, to mam takie ramię do... Nic nie będzie widać. Tu zobaczcie, trochę oleju się rozlało. Ale ogólnie... Chłodnicę muszę wyjąć też. Ją dobrze umyć. Ogólnie to wyciągałem silnik dołem. Widać coś? Mówię, to nic nie będzie widać. Ale mnie posłuchajcie. Ogólnie silnik wyciągałem dołem. Nie? No ale teraz jak będzie trzeba go włożyć, no to nie ma innej opcji, tylko trzeba go będzie wstawiać górą. A jeszcze to miałem pokazać. Zobaczcie jak jest. To nie patrzcie na to, bo to jest jakaś farba. Widzicie jak pęknięty wspornik od skrzyni. Zobaczcie pęknięty jak. Dopiero zauważyłem teraz. No i trzeba będzie chyba wstawiać go górą. Jak myślicie? Chyba tak będzie najlepiej. No z tego co mi się wydaje, bo dołem już jego nie wsadzę na pewno. Trzeba będzie, sąsiad jak przyjedzie ładowarką, to trzeba te ramię podnieść do góry, ile się da, podeprzeć jakoś.
No i wtedy stawiać silnik górą, ze skrzynią chyba od razu. Tak, ze skrzynią. Trzeba będzie to wstawiać. Skrzynię też chyba od razu wyjmę. Umyję. Wszystko elegancko. Tam trzeba tylko wał rozkręcić. Patrzcie, jak tu wszystko jest usrane olejem. To wszystko trzeba myć, czyścić to. Ale to już wam jutro pokażę to wszystko. Też, bo dzisiaj. No nic nie widać dzisiaj, bo już jest ciemno po prostu. No ale dobra. Ważne, że silnik wyjąłem. Jutro będę rozbierał i zobaczymy. Także elo.